Dla młodzieży jest to gigantyczny problem. Tam można znaleźć bardzo toksyczne rzeczy. A zaczyna się wszystko bardzo łagodnie. To są te osoby, które potrzebują stymulacji. Tam największa rozgrywała się akcja po prostu. Szukają pobudzenia, szukają tej euforii, której nie mogą znaleźć w codzienności. Bo ten świat wydaje się ciekawszy, no i stawia mniejsze wymagania. Zawsze mogłem pisać to, na co miałem ochotę. To jest bardzo niebezpieczne dla psychiki. Bardzo wyjaławia emocjonalnie. Bo też trudno do tych osób dotrzeć, bo one najczęściej bardzo mocno są pozamykane. Całkowicie można się wyizolować od świata. Dusza jest ograniczona i tańczy jak bąk. Zaczyna być wtedy takie zniewolenie emocjonalne tym bodźcem. Powoduje dosyć silne spustoszenia w świecie realnym.